upalny dzisiaj dzień. Wbrew pozorom, taka pogoda nie najlepsza jest na rower. Ale co, będę się w domu kisił. Zrobię jakąś małą rundkę po okolicy. Jak zwykle przed szlabanem, nie może być inaczej. Piękny pociąg Stadler, pewnie z Warszawy. A zabytkowa stacyjka Bydgoszcz Wschód nadal niszczeje. Żadnych prac konserwatorskich nie widać. I tak u nas znikają obiekty zabytkowe. Jakiś czas temu podobna stacyjka została rozebrana w Rynkowie wiadukt. Na tej stacji kiedyś musiało tętnić życie. Ładny obiekt. Szkoda, że w takim stanie. I jeszcze rzut oka od strony torów. Szyby pozbijane. A tam chyba jedzie pociąg. Kiepskiej jakości ścieżka rowerowa przy ulicy Legnickiego, tuż obok tablica Szlaki Pierwsze. Jestem tutaj, a przyjechałem z południa. Dobrze, jadę dalej. Tutaj ktoś mieszka w tej leśnej kniei. Niedaleko będzie kolejna stacyjka Bydgoszcz Brdy Ujście. No i dotarłem. Stacyjka również zabytkowa Bydgoszcz Brdy Ujście. Tą trasą można dojechać do Chełmży na ziemi chełmińskiej. Tu pewnie znajdowało się wejście główne na stacyjkę. Okna zamurowane. Mamy tablicę Bydgoszcz Brdy Ujście. Z tej strony również jakaś kolumienka podtrzymująca na rorze. To wszystko w fatalnym stanie. Panie Bruski, czy jak się pan tam nazywa? Czas chyba się tym zająć w końcu. Było wyjście na peron. Jeszcze raz tablica peronowa. Postawienie nowej wiaty nie załatwia sprawy. Chociaż dobre i to. A na tej tablicy informacyjnej nie ma nawet rozkładu jazdy. Jeszcze ujęcie z tej strony. I jadę dalej. Świetna ścieżka rowerowa przy ulicy Akademickiej. Super się jedzie.
Politechnika Bydgoska. Ci to przykładają wagę do takich nazw. ATR nie wystarczało. Akademia Techniczno-Rolnicza. A tu za mną budynek dawnego internatu. Chociaż może nadal internat się tam mieści. A ja jadę w tym kierunku. Ależ upalny dzień. Chwila przerwy w cieniu wiaduktu dobrze mi zrobi. A będę się kierował w tym kierunku do ulicy Wyszogrodzkiej. A tuż obok stacyjka, a właściwie peron Bydgoszcz Politechnika. Tory prowadzą do Chełmży na ziemi chełmińskiej. Bydgoszcz Politechnika. A przede mną jakiś słup informacyjny. Od lat nieużywany. A w oddali wieżowiec internatu dawnego ATR-u, obecnie Politechniki. No i zajechałem pod elewatory zbożowe, ulica Wyszogrodzka. Mam nadzieję, że zostały porządnie wyczyszczone po tym zbożu z krainy U. Dobrze, jadę dalej. Jestem już na ulicy Przemysłowej i będę się kierował do ulicy Spornej, a później Toruńską do Łęgnowa. Najpierw jednak drobne zakupy u Sławka. Już obok sklepu znajdują się piękne, zabytkowe domy wybudowane ponoć przez właścicieli fabryki Lloyda w Bydgoszczy. Szkoda tylko, że w kiepskim stanie. No ale jeśli tymi domami opiekują się ADM-y, nie może być inaczej. Bardzo ładne obiekty. Myślę, że mają około 100 lat. Albo i więcej. Po prawej stronie dom, który ma pierwsze piętro z drewna. Cicho tutaj i spokojnie. Piękny dom. Ale widać nadszarpnięty przez ząb czasu. Okno zamurowane tutaj, a góra drewniana. Jeszcze ujęcie z tej strony. No i będę się powoli zbierał w dalszą drogę. No i dojeżdżam do mojej ulubionej stacyjki, czyli Bydgoszcz Łęgnowo. Bardzo ładny obiekt. I można wejść do środka. Ulica Łęgnowska, Bydgoszcz. Oto ten obiekt. Zabytkowa stacyjka, niestety w nie najlepszym stanie.
wejście główne. Brakuje tutaj chyba jednego słupka. Albo tak miało być. Wybita szyba. A tutaj mamy chyba ekspres do Warszawy. Też jakieś wejścia dwa z łukami. Kiedyś to miejsce tętniło życiem. Tutaj wysiadali ludzie i byli odbierani przez autobus, który wiózł ich tą ulicą do pracy, do Zachemu. Ponoć tutaj nawet była kiedyś stołówka. Chociaż sobie to trudno można wyobrazić. Tablica informacyjna. Nie mam okularów, także nie widzę, czy to jest rozkład jazdy, czy nie. Gdzie ta stołówka tutaj mogła być? Teraz się tutaj mieszczą też mieszkania, na piętrze przynajmniej. Chyba na parterze również. Wyjście na peron. Podniszczony napis Bydgoszcz Łęgnowo. Tak, mieszkają tutaj ludzie. Idę po rower. Nawet to jest ładne. Ulica Łęgnowska w Bydgoszczy. Trzeba dokumentować takie obiekty, dlatego że no niestety znikają z naszej przestrzeni publicznej. A to moja Merida. I jeszcze jedno ujęcie tych belek. Ktoś tutaj ptaki dokarmia. Dobrze, idę na peron jeszcze raz. I jeszcze ujęcie peronów. Dwa perony. I kierunek na Toruń i Warszawę. Konduktorze łaskawe, byle nie do Warszawy. Ale gorąco dzisiaj. Tam właśnie znajduje się ta stacyjka. Bydgoszcz Łęgnowo. Tuż obok akwen wodny, nad którym znajdował się kiedyś port drzewny. No i zbocze bydgoskie. Za tymi drzewami znajduje się wzgórze Krzywoustego. Drzewa zasłaniają. Z tamtego wzgórza Krzywousty obserwował przeprawę swoich wojsk, które zmierzały na Wyszogród. Grodzisko, a właściwie wtedy gród, znajdował się gdzieś tam w oddali. A przede mną tor regatowy. Jadę dalej. Ulica Toruńska, Bydgoszcz. No i jestem nad torem regatowym. Co i dzisiaj tutaj pusto jest. Znany obiekt z moich filmików. Jas walcowy. A tutaj ktoś ognisko sobie palił. I zostawił solidny ślad węglowy. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, trzeba piknikować, byleby tylko nie zapruszyć ognia. Jeszcze jeden rzut oka. Most kolejowy. Dobra, jadę dalej.
jeszcze jedno ujęcie tej stacyjki Bydgoszcz Łęgnowo, ujęcie z drugiego brzegu tego akwenu, a ten pas zieleni to właśnie zbocze, narożne zbocze bydgoskie, gdzieś tam jest właśnie wzgórze Krzywoustego, o którym wspomniałem. Nie widać go. Dobrze, jadę dalej. A jeszcze rzucę okiem na ten kanał tutaj. Jak to wygląda. Fajne miejsce. Kanał prowadzi do Wisły. Ale za coś takiego tutaj, co widać, to chyba są w tym naszym kraju za małe kary. Co trzeba mieć w głowie, żeby coś takiego zrobić? A przecież nie mieszkają tutaj biedni ludzie. Jestem teraz na Łęgnowie Wieś, a to chyba jest jakiś dom mennonicki. Dom z podcieniem. Bardzo ładnie wygląda. Tutaj w Dolinie Dolnej Wisły mennonitów było bardzo dużo. Osiedlali się jeszcze w czasach I Rzeczpospolitej. Byli mistrzami w irygacji ziemi. Bo te pole wszystkie tutaj były często przez Wisłę zalewane. Ulica Toruńska, Łęgnowo Wieś. A ja jadę w tym kierunku. A tuż obok bocian w swoim gnieździe na kominie starej chałupy. Jadę dalej. I tutaj jeszcze kościół. Obiekt obecnie katolicki, w przeszłości ewangelicki. Ponieważ tutaj mieszkało bardzo dużo Niemców. Przybyli w okresie zaborów. W czasie okupacji na tych polach, gdzie obecnie pracują polscy rolnicy, pracowali również Polacy, ale w charakterze niewolników u swoich niemieckich panów. Na szczęście tych panów przegnała w 1945 roku Armia Czerwona. Tu jest Polska od ponad 1000 lat i niech tak pozostanie. Pole słoneczników. Van Gogh by się ucieszył. Bardzo ładne miejsce. Strumyk sobie płynie. Cisza, spokój. I wszędzie zielono. A tuż obok tego źródełka znajduje się pomennonicki obiekt. Ponad 200 lat liczący dom, zwany
czarną Warszawą, chociaż nie wiem dlaczego. Tutaj jeszcze niedawno mieszkali ludzie i wszystko było zadbane. A teraz zarasta chwastami. Normalnie masakra jakaś. Ludzi przesiedlono albo wyrzucono, nie wiadomo. A przecież dbali o ten obiekt, mieszkając tutaj. Skrzynka pocztowa. Obiekt zabytkowy gminy Solec Kujawski, wstęp zbroniony. Czyli co? Ludzi przeniesiono lub wyrzucono, bo obiekt zabytkowy, tak? I teraz może niszczyć. Boże, wszystko zarośnięte. Inaczej to pamiętam, jak jeszcze tutaj ludzie mieszkali. No przecież to jest jakaś masakra. Budynek liczy ponad 200 lat. Jakoś w innych krajach ludzie żyją w średniowiecznych kamienicach. Nawet u nas zresztą tak samo. I to nikomu nie przeszkadza. Powiedziałem, że tu jest Polska i niech tak zostanie. I to prawda, ale gospodarności to my się musimy jeszcze nauczyć. Dobra, jadę do domu. A tutaj teren okoliczny. Tyle razy jeździłem tą trasą, ale nigdy nie zwróciłem uwagi na ten przydrożny krzyż, postawiony ku pamięci tych, którzy zginęli z rąk niemieckiego okupanta. W czasach, kiedy poprawność polityczna zakłamuje historię nawet w polskich muzeach, niech prawda woła przy drogach.